Halo, halo, witam wszystkich serdecznie. Nie zaczynam tutaj bez powodu. Widzicie tego pana? Ostatnim czasem ma na mnie ciężkie dni. Bardzo ciężkie dni. Fakt, że uszkodził swoją panienkę, już zamówiłem siadelka, powinny przyjść na początku kwietnia. No i w związku z tym musiałem ją troszeczkę smarować. A żeby ją smarować, wiadomo, koguty raczej bronią swoich kur, więc trzeba w tym uważać, to jest ich natura tak jakby. No on zostaje wyprowadzany z woliery, ona jest akurat spokojną kurą, więc ani nie gdacza, ani nic. Spokojnie ją sobie smaruje. No i w taki drugi dzień ja go wpuszczam z powrotem, a pan kolega prosto na mnie. Dosłownie prosto na moją nogę. Podziobał mnie tak trzy razy, dziobnął nogę. Kolega, widzicie, on bardzo, bardzo mnie nie lubi. On się teraz na mnie tak jeży. I co najlepsze, oczywiście, no mówię, o ty małpo, dostał trochę po uszach. Nie, nie biłem go, żeby nikt tu mi nic nie mówił. Nie był lany. Ja nie leję. Kur. Ale na drugi dzień kolega stanął w korytarzu. Akurat ten, nie wiem czy kojarzycie, jak się wchodzi do kurników. I nie chciał mnie wypuścić. Stanął się na jeziu, więc pan agresorek zrobił się w stosunku do mnie bardzo agresywny. Zacząłem trochę uważać przy nim, bo stawia się. Potrafi się po prostu, jak podejdę, ja teraz nie będę siebie narażał. Nie to, że się go boję, ale nie, nie, że tak powiem, nie jest to kogut przeznaczony, tak jak się kiedyś robiło, że skacze to na mięso, bo to jest zbyt cenny kogut. No ale zrobił się naprawdę agresorek co do stosunku do swoich panienek, przez co stracił swoją trzecią panienkę, bo jak dobrze pamiętacie, była to biało-brązowa, a ja ją zabrałem, bo ogólnie ona nawet nie chciała z nim przebywać. Chodziła po stodole w kątach, żeby tylko nie być koło niego, więc wróciła do siebie, do swojego białka. O, jak się tu prezentuje, on się tu prezentuje, on z jednej strony chce się pokazać, jaki on jest wielki. Mam jeden sposób, który pomógł mi przy białku, ale to powiem już przy innym filmie. No i na kotę się pierwszy raz nastawił. No widzicie, on centralnie mnie obserwuje, czy do niego podejdę, czy nie. Dobra, zostawiam go w spokoju, bo... O. On chce podejść, on mnie popuszcza, obrócę się, bo wiecie, jest zasada, nie obraca się do koguta, jak wiecie, że jest agresywny plecami. Ja sobie mogę na to pozwolić, bo on jest sąsiadką, więc raczej mi tu nie podskoczy. No tak samo było z moim białkiem, był strasznie agresywny, nie pozwalał w ogóle dojść do kury. Ale metoda pomogła i, że tak powiem, on tu... On się mnie prędzej boi, jak widzicie. Ja idę, on ucieka. Ale najważniejsze, że spełnia swoje obowiązki. Jeżeli chodzi o tego marana, to zaprzeszałem. Tam nie ma co panikować. Patrzcie. O, już chciałem powiedzieć. Król leży. I sobie odpoczywa. A kurki sobie stoją koło niego. Ale królcio to królcio. To jest akurat bardzo łagodny kogut. Nie powiem, że najłagodniejszy był ten mój pierwszy Brahma. Ale jeżeli chodzi o białego, to faktycznie nie ma co się obawiać, jeżeli miałby zrobić komuś krzywdę. Dzisiaj do piskoków nie zaglądamy, ale wszystko jest bardzo dobrze. Cała siódemka żyje. Dzisiaj, jak się uda, dlatego nie pożegnam się na filmie, a jak nie, to zrobię krótką informację. Wstawiam drugą inkubację. No zobaczcie tego. Co on dzisiaj odwala? Ale znaczy nie on dzisiaj, on ogólnie się lubi położyć jak hrabia i sobie leży. No niech sobie leży, no co ja mu tu będę. Nie chcę go też podchodzić, żeby na gwałtownie nie wstawał, ale zobaczcie jak on fajnie współżyje z całą ekipą i naprawdę on jest naprawdę łagodnym kogutem. Ostatnio miałem sytuację, że wchodzę do kurnika, a na nim śpi sobie kogut Pawlowskiego. A on nic z tego. Ale to jest taki tatuś niania co do małych piskląt. Więc no taki jest, ma taki charakterek, bardzo łagodny i to jest bardzo fajne, więc niech sobie tutaj pan niania sobie siedzi. Ale nie no, nawet dzisiaj to pojechał z tym leżeniem. Bo to jest jego ogólnie miejsce, on w tych okolicach zazwyczaj się kładzie i sobie leży. W jednej się zmęczył, ale tak się mówimy, zmęczył, nie zmęczył przy tych kurach dużo gabarytowych.
Jest problem z sercem często, więc lepiej niech osobie odpoczywa niż hojraczy, bo przynajmniej nie nadwyręża się, a swoją robotę robi, więc jest wszystko w porządku. No, szatan, co do szatanów, to jeszcze ten jest szatan. Ten, jakąkolwiek kurę wezmę, leci. No, biłeś się znowu. A co? Było trzeba się bić. On nie rządzi w kurniku, ale czuję, że to będzie drugi kolega rządzący. Aha, ktoś ostatnio mnie pytał, czy pokażę Quasimodo. Ja wam ją pokażę, tylko błagam, nie mówcie, że to jest kura, o którą nikt nie dba, czy cokolwiek, bo ona ogólnie wygląda strasznie, bo ona miała pierzenie. Czy coś w tym stylu. I ona pogubiła pióra i ona wygląda jak półtora nieszczęścia, ale... Znaczy chyba raczej nie miała pierzenia, nie wiem, czy jej nie wyrywają, jak coś jej robią, ale po prostu ona ich nie ma. Ale że tak powiem, mi to nie przeszkadza, bo to jest moja nienka. Została, no bo w sumie była odrzutem od piskąt, gdzie kupowałem. Ja powiedziałem, że ją wezmę, a gościu mówi, że będzie dobry rasu, ale nie dla mnie, bo ja żadnego rasu z niej nie planuję, bo to jest kura, która znosi normalnie codziennie jajka. Więc ja jej męczyć nie będę, one tutaj rozsypują. Patrz, to jest Quasimodo. Ktoś się może dziwi dlaczego, no ale proszę bardzo, jak ona biega? No jak Quasimodo, no to jest czyste Quasimodo. Maniek nie mógł odchodzić pod nogi, ona będzie uciekać. Ona ogólnie jest w miarę oswojona, ale jak jest grupa, ona leży bez grupy. Tutaj łazi. Jejku, naprawdę, wiecie co, muszę zrobić porządek z tymi kogutami. Miałem teraz wolne, ale że korzystałem z pogody, to ogródek robiłem. Teraz do pracy, ale dobra informacja, mam 5 dni wolnego. Domyślcie się, z jakich powodów. Nie zamknęli mi miejsca pracy, ale no niestety, konsekwencje są. O, Quasimodo. No, zobaczcie, ona wygląda jak półtora nieszczęścia, ale kocham tą kurę i ona tu ma... To jest jedna z pierwszych kur, gdzie powiedziałem, że zostaje tu do końca swoich dni. Więc niech sobie żyje. Wszyscy mówili, co przychodzili, że to na mną już powinna skończyć wrosole, a u mnie nie. Koguty są, że tak powiem, od tego, no to są realia. A ona znosi jajko. Nie sprawia jej to krzywdy ani nic. I co najważniejsze... czy jest jej źle? Widzę, że jej to żadnych przeszkód nie robi. Aha! I co najważniejsze, ta kura nie jest najniżej w hierarchii. To wam od razu podkreślam. To jest naprawdę zaborcza kura w stosunku co do innych. I to nie jest taka kurka, która sobie pozwoli wejść na głowę. Aha! Przy okazji, gdy mamy te dwie małpy. Tak ktoś tam pisał, tak moja kotka miała ruję niestety. I w sumie miałem zaproponowane, żeby zrobić ją już to było około po 2 tygodniach. Po zajściu w ciąży, bo jej się rójka nagle skończyła. Aborcję, że tak powiem. Sterylizację z aborcją, ale powiedziałem, że nie, no taki aż nie będę. Trudno, urodzą się. Ona pójdzie do sterylizacji. A maluchy prawdopodobnie zostaną oddane, choć raczej jeden zostanie, bo mam że tak powiem, warunki takie, żeby on tu był, więc jeden na pewno zostanie. Dobra, to tak, dzisiaj prawdopodobnie uruchamiam inkubator, to pokażę wam film, co i jak tam będzie, jakie kurki, jakie jajka znaczy się i zobaczymy. I po tym teście stwierdzę, czy ten inkubator się nadaje do takich podstawowych lęgów, ja mówię, bo wiadomo, że nie mega profesjonalnych, czy też nie i czy go się pozbyć, czy może nie. Zobaczymy. Jeżeli chodzi o tą saremę, ja ją przytrzymam jeszcze około tygodnia, dwóch. No myślę, że tydzień z maluchem, bo maluch już coraz mniej pod nią śpi w nocy i ona zostanie wypuszczona. Ona się niesie już, ale to dobra, niech się niesie. Ale po prostu poczekam i on wtedy tam zostanie, czy ewentualnie już jak będzie miał tydzień, dwa, to dołączy do pisklaków. Ale już na dole, nie w odchowalniku, tylko jak pisklaki będą przechodziły na dół. Tak myślę, że zrobię. Patrzcie na tego małpę. Dobra, kończę z tą małpą. A widzimy się już przy inkubatorze. No i moi drodzy, mała aktualizacja. On tak faktycznie leżał, ale mu coś się stało. Inaczej ja... O, widzicie? On kuleje, ja podejrzewam, co się stało. Musiał zeskoczyć z miejsca swojego spania. On śpi tam, gdzie widzicie tą zimą strzulkę i sobie musiał coś zrobić, bo to nie jest raczej, jakby to powiedzieć, nic tego. On musiał po prostu zeskoczyć, maleństwo moje. Nie wiem, co jest.
Zobaczymy, ja zaraz jadę do pracy. Ale zobaczymy, czy mu się jutro poprawi, bo może być tak, że sobie coś nadwyrężył i jak odpocznie, będzie ok, bo już tak miałem, że nie z nim. O, dobra, niech on sobie idzie tam, on sobie odpocznie, a z tym panem, ten pan mi zleciał. No i niestety se uszkodził nogę. I w ciągu tygodnia był taki niemrawy, sobie odpoczywał, ten mój miksik. Ale wszystko w porządku, już później po tygodniu wszystko się fajnie wyklarowało. A tutaj jednak coś się stało. Ale dobra, niech on sobie odpoczywa. Faktycznie nie będziemy go męczyć. I zobaczymy. Może faktycznie spadł. Zobaczę wieczorem, jak będzie wyglądała sytuacja. Wiecie, wy też jak się uderzycie, czy coś to boli. No nie, staracie się na tą nogę nie chodzić. Więc zobaczymy. Dobra, nie ma co się poddawać, widzimy się przy inkubatorze. Halo, halo, inkubator się unormował. Jak widzicie tą temperaturę, 38, tu nie ma 38, tu jest w tej chwili 37,7, ponieważ sam jakby producent informował, że ta temperatura na wyświetlaczu jest zawyżona, ale ogólnie jest wszystko ok. Więc bierze się za jajka, a już wam mówię, co mam. Ja sobie go otworzę, niech on się tam jeszcze wietrzy. Tak, jeżeli chodzi o jajka, to tu zaczynamy brudne, bo brudne, ale już ich nie czyszczę. Bo one przyjechały, to są właśnie jajka kur pawlowskich. Nie są jakieś takie mega brudne, ale po prostu nie mam już tego płynu po części i po prostu lepiej, nawet babka napisała, że proszę ich nie czyścić. One są jakby zdezynfekowane. Przepraszam. Niewyczyszczone, a zdezynfekowane. Tutaj mamy jajka brachmy. 21 sztuk. A tu mamy... To jest te 21. A tu mamy moich maran. Moich kur maran. Po prostu uzupełnię go, bo nie mam 40 jajek wszystkich, więc zostanie uzupełniony tymi jajkami. Co tu jeszcze powiedzieć? Aha, jeżeli chodzi o jajka czapki, ja mam 3 jajka czapki, ale nie chciałem ryzykować, bo chcę dokładnie sprawdzić ten inkubator. A jest ryzyko, że one się będą rozwijać, a po prostu obumrą. I akurat dzisiaj ja daję poczucić temu właścicielowi, co je kupił. On mówi, że on sobie je sprawdzi, wrzuci do inkubatora i zobaczymy. Więc tak to jest. Druga sprawa, jeżeli chodzi o brachmę, już jestem po małych konsultacjach. Kogut miał sprawdzoną nogę, czy nie ma jej złamanej, bo akurat z tym kogutem to ja nie mam problemu, mogę go wziąć jednak na rękę, czyli się nie oduczył, bo na początku to było, a później trochę się tak jakby stawiał, ale jak go podeszłem, to bez problemu wziąłem. Kogut nie jest ospały, to on po prostu kawałek przychodzi i siada. Coś definitywnie jest z nogą, ale zobaczymy. Jest maść, smaruje. Wieczorem wrócę z pracy, więc sprawdzę, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Wy też trzymajcie kciuki, a bierzemy się za układanie jajek. Już jak widzicie, nie ma tych mniejszych części, no bo są złożone, bo tu są większe jajka. Więc tak, zaczynamy od góry. Ja sobie pierw zacznę wkładać brachmy. No mam nadzieję, że tym razem nie pomylę terminu, przyciągnę o jeden dzień, więc będę liczył, że jajka są w inkubatorze od wczoraj, od jutra. No, tak to jest. Tu sobie zrobię właśnie, powkładam brachmy. No mam nadzieję, że wynik będzie bardziej klarowny, no i też lepszy, no ale jak to się mówi, los pokaże. Ja mam oczywiście jajka czyściutkie, fajne, no bo staram się zbierać praktycznie na bieżąco. No i były zbierane na bieżąco. Może nie starałem się, a były. Bo taka była prawda, że tylko jak już widziałem, że już jajko jest, to sobie je wkładałem. Więc lecimy. Tu ile jeszcze mam? 4. To ja zrobię tak sobie po prostu, żeby je trochę rozdzielić. Jajka były obracane, to są jajka z tygodnia, więc myślę, że będzie wszystko w porządku. Tu sobie powkładamy jajka marana.
I zobaczymy tak naprawdę, jak ta inkubacja się powiedzie. Mam nadzieję, że ok, że wszystko będzie w porządku. Szczerze mówiąc, no zobaczymy. Kurczaczki się mają bardzo dobrze, jak na razie. Więc się wszystko okaże. Za 5 dni będziemy widzieli, jak będzie wyglądała sytuacja z jajami pawlowskich. O Jezu, to jest strasznie brudne. Ale trudno, nie będę. Wkładam takie... O, ktoś mi tutaj pisze, mi przerywa. Ale nie będę ich faktycznie czyścił. Wszystkie jajka przyjechały w całości. Nic się nie potukło. Chyba, że ja zaraz potukę, bo mi lecą. No niestety trafiło się, że to nie są jajka czyste pawlowskie. Z tych rzadszych kolorów. No ale trudno. Tu mi jajko jedno coś luźno chodzi. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok przy obracaniu. To jedno, no coś takie. Ale to akurat tak jak obraca, to tu raczej krzywdy nie zrobi, więc się nic nie stanie. Więc moi drodzy, zaczynamy inkubację. Mam nadzieję, że się powiedzie. Wytrzymajcie kciuki. Bierzasta ekipa pozdrawiają. Trzymajcie kciuki za brachą, mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Trzymajcie się, pozdrawiam.